Dzisiejsza konferencja poświęcona będzie tematyce zrealizowanego projektu w ramach funduszy europejskich Erasmus+. To projekt, który został zapoczątkowany jeszcze w zeszłym roku i zrealizowany za pośrednictwem Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz klubu BTS Rekord Bielsko-Biała. W dużym skrócie projekt ten polegał na stażu trenerskim zorganizowanym w bardzo renomowanej akademii Benfica Lizbona. 10 trenerów miało okazję zobaczyć, jak szkoli się, jak wygląda świat piłkarski w tak renomowanej akademii europejskiej. Jak każde działanie innowacyjne, projektowe w rekordzie wiąże się z dużym nakładem i sił, i środków finansowych, bez których oczywiście realizacja takich projektów nie jest możliwa. Na pewno fundusze europejskie to świetna furtka na to, żeby poszerzyć swoje horyzonty i podoskonalić swój warsztat zawodowy. Na pewno jako trenerzy rekordu z tego skorzystaliśmy. Oczywiście nie bez znaczenia jest również tutaj postawa i zaangażowanie samego zarządu BTS Rekord Bielsko-Biała, dzięki któremu oczywiście ten projekt mógł być zrealizowany. Druga część dzisiejszej konferencji poświęcona będzie tematyce profilaktyki urazów. Swój program i wizję na ten temat zaprezentuje nam Klinika Świętego Łukasza wspólnie z trenerami BTS-u Rekord Bielsko-Biała i będą mogli Państwo zobaczyć, jak wygląda teoretyczne podejście i praktyczne rozwiązanie w tematyce urazowości u dzieci. Pomysł zrodził się po przeczytaniu pewnego artykułu, w którym dowiedziałem się, że program przygotowany wspólnie przez ortopedów i organizację FIFA, polegający na profilaktyce urazów kolana u piłkarzy, w praktyce nie jest realizowany w klubach sportowych. Sprawdziłem temat i rzeczywiście tak było, dlatego wspólnie z klubem Rekord, który jest naszym sąsiadem naszego szpitala, zorganizowaliśmy taką inicjatywę, która pozwoli poszerzyć wiedzę na temat profilaktyki urazów, poszerzyć wiedzę trenerów o tym, jak można zmienić podejście do rozgrzewki za pomocą prostego programu, który jest publicznie dostępny, tylko wymaga poznania go i chęci wdrożenia.